Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Kochani bracia, siostry w Chrystusie, drodzy słuchacze Radia z Nadwili, takie właśnie słowa słyszymy w liturgii jednego z największych świąt naszej wiary, wiary chrześcijańskiej. I z okazji uroczystości Bożego Narodzenia, którą w Kościele cieszymy się, wielbimy Ojca, który dał nam swego Syna, Jezusa Chrystusa, a Jezus na zawsze pozostał z nami, przekazuję serdeczne pozdrowienia. Najpierw pozdrowienia wraz z najpiękniejszymi życzeniami dotykającymi szczególnie w tych dniach nasze serca. Chwała na wysokości Bogu. Chwała niech będzie Panu, który nas umiłował. Umiłował nas do końca. Umiłował nas miłością niezwykłą. I dlatego zapraszam w tych dniach każdego z nas nie zapomnieć o tym, że to, co przeżywamy w Dniu Bożego Narodzenia, że jest to święto duchowe. Że chodzi nie tyle o to, jak fajne prezenty otrzymamy, ile będzie życzeń, ile będzie SMS-ów w telefonie albo postów na Facebooku, ponieważ oczywiście to jest bardzo ważne dla młodego człowieka dzisiejszych czasów, ale pamiętajmy o tym, że mamy duszę, że mamy serce, że mamy uczucia, że mamy również ten wielki dar być wrażliwymi na miłość, a w szczególny sposób na miłość Pana Boga. Miłość Jezusa, który przychodzi do nas, który jest tym Słowem, które stało się ciałem. Miłość Jego jest niezwykła. Spójrzmy, w jakich okolicznościach Jezus rodzi się w naszym świecie. Te okoliczności co najmniej są skomplikowane, trudne, bez wygód, bez przepychu, powiedzmy bez jakichś bardzo wielkich ogłoszeń, a jednak Jezus przychodzi, przychodzi skromnie, przychodzi po cichutku, ale dla każdego, kto jest tym człowiekiem dobrej woli, kto szuka Boga, kto szczególnie w tych dniach duchowo otwiera się na laskę, ten jest napełniany Bożą miłością. I bardzo serdecznie życzę każdemu z nas, abyśmy właśnie w tym wymiarze duchowym, w tych świętach spotkali Pana Boga. Abyśmy spotkali Pana Boga w szopce, abyśmy spotkali Pana Boga w Słowie, abyśmy spotkali Pana Boga w Kościele. Nie jest przypadkiem, że właśnie to pozdrowienie przekazujemy z miejsca, w którym w parafii, w której posługuję, jest zajęcie z młodzieżą. I mogę dać świadectwo, że młody człowiek szuka Pana Boga, ponieważ młody człowiek ma serce, ma uczucia, jest wrażliwy na miłość. Bądźmy w tych dniach wrażliwi na miłość Jezusa Chrystusa, który w różnych sposobach, ale szczególnie podczas liturgii, przychodzi duchowo do każdego z nas. A przychodzi dlatego, że nas umiłował. Przychodzi dlatego, bo chce, aby każdy z nas mocą Pana Boga był uszczęśliwiony. Dlatego życzę radosnych, pogodnych, zdrowych, szczęśliwych, ale również duchowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia.